Cześć, witam serdecznie na moim kanale Fitness bez ściemy i zapraszam dzisiaj na kolejny odcinek mojej autorskiej jogi Fitness Yoga. Użyjemy do niej bloków i będziemy się koncentrować na naszej górnej części ciała. Jak tutaj wzmacniać nie tylko mięśnie, budować mięśnie, ale również wzmacniać stawy, tak aby zapobiegać kontuzjom. Także dzisiaj na rzeźbienie górnej części ciała, ramiona, barki, klatka piersiowa. Zapraszam serdecznie. Dobrze, to złapcie za bloki i zaczynamy. Jak zawsze najpierw kilka minut rozgrzewki, żeby przygotować nasze barki, łokcie i ramiona. Głęboki wdech. Ramiona wysoko wyciągamy do góry, z wydechem ugięte kolana. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze dwa razy. Ostatni raz. Teraz do pozycji psa z głową w dół, maszerujemy w miejscu. Głowa w linii z naszymi ramionami. Z wdechem pozycja deski. Z wydechem pies głową w dół. Wdech. I wydech. Pamiętajcie, aby nie opuszczać bioder, to jest tylko przesunięcie ciężaru ciała do przodu. Wdech i wydech. Jeszcze cztery powtórzenia. Cztery. No chyba, że już nie dajecie rady. Dopóki kontrola mięśni, kontynuujcie ze mną. Trzy. Dwa. Jeden. Teraz ustawimy stopy na szerokość naszych barków lub nawet szerzej. Dłoń oprzemy sobie w linii, jeżeli wyobrażacie sobie linię środkiem przez nasze nogi, to na linii. Teraz prawe ramię z wdechem wyciągamy do przodu, z wydechem dosięgamy do lewej nogi. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze cztery powtórzenia. Cztery. Trzy. Kto daje radę? Dwa. Jeden. Zmieniamy stronę. Lub odpocznijcie, jeżeli musicie. Wdech do lewej, wydech do prawej. Jak widzicie, tempo dzisiaj nie jest super szybkie. Bardziej chodzi mi na tym, żeby jak najbardziej zaangażować mięśnie górnej części ciała, więc im wolniejszy ruch, tym więcej mięśni pracuje. Przypominam, budujemy nie tylko mięśnie, rzeźbimy ramiona, ale wzmacniamy stawy, łokcie, barki i nadgarstki. Jeszcze jeden raz, kto za mną, wdech i wydech. Wracamy do pozycji psa z głową w dół, maszerujemy w miejscu. I teraz małe kroki do przodu i do tyłu. Jeżeli nogi są mocno przykurczone i nie możecie tego ruchu do przodu za bardzo wykonać, to oprzeć sobie dłonie na blokach, będzie Wam wygodniej. Czyli z wdechem do tyłu, wdech i wydech do przodu. Na tyle, ile jesteście w stanie trzymać dłonie na blokach lub na podłodze. Wdech do tyłu, wydech do przodu. Angażujemy też bardzo fajnie mięśnie brzucha. Ja wiem, banalnie wyglądające ćwiczenia, ale spróbujcie. To ja się w tym specjalizuję.
Każdy zawsze zdziwiony, jak zacznie ćwiczyć, jak one jednak są wymagające. Jeszcze dwa razy kto może? Z wdechem do tyłu, z wydechem do przodu. Ostatni raz wdech. I wydech. Świetnie. Teraz ustawimy sobie bloki płasko na szerokości naszych barków. Pozycja deski. I znowu wdech. Tylko teraz już jeden krok i wydech do przodu. Jeżeli za nisko, to możecie trzymać bloki wyżej. Wdech i wydech. Staramy się zmieniać nogę. Raz pierwsza jest prawa, raz lewa. Wdech i wydech. Jeszcze trzy powtórzenia, kto może. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Jeden. Super. Do pozycji na kolanach. Bloki ustawimy, jeżeli macie matę, tak jak ja, w dolnych narożnikach, lub sobie tylko wyobraźcie, gdzie ta mata by była. Wyciągamy ramiona przed sobą. Palce stóp podkurczone. Wdech. I wydech. Unosimy kolana. Wdech. I wydech. Możecie opuścić kolana całkiem na podłogę lub utrzymujemy. Tu nie tylko górna część ciała, ale również uda. Będziecie czuli mięśnie ud przednie. Wdech i wydech. Jeszcze cztery powtórzenia, kto może? Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Pozostaniemy w pozycji psa z głową w dół. Ustawcie stopy w linii z blokami i teraz z wdechem na bloku, z wydechem po środku. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Pięć, kto może? Cztery. Trzy. Dwa. Ostatni raz. Super. Wyciągamy ramiona przed sobą. Do pozycji deski i teraz znowu stopy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Dajcie radę? Cztery. Trzy, dwa, jeden. Rozciągamy nasze ramiona, plecy. Swobodny oddech. Pozostajemy jeszcze 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1. Zmienimy pozycję. Mogą być bloki wyżej lub niżej. Na wysokości naszych barków. Stopy na szerokość naszych bioder. Wdech, biodra na podłodze. Z wydechem unosimy. Wdech i wydech. Wzmacniamy mięśnie ramion, ale też rozciągamy mięśnie klatki piersiowej,
wzmacniam pośladki, ponieważ w pozycji do góry biodra ściągam mięśnie pośladków. Pracuję nadgarstki, wdech i wydech. I znowu możecie oprzeć biodra, żeby na chwilę odpocząć, lub trzymamy je nad podłogą. Albo kołyszemy. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Tu dodatkowo uaktywiamy mięśnie brzucha. Przy tym ruchu do tyłu pracują mięśnie brzucha. Wdech i wydech. Kto może to jeszcze? 4 powtórzenia. 4. 3. 2. 1. Jak było? Nadgarstki. Zaplatamy dłonie i wyciągamy przed sobą. Wdech i wydech. Nie zaokrąglamy pleców, tylko wyciągamy ramiona przed sobą. Chcemy skierować nasze dłonie w dół. Jedna dłoń przed sobą. Palce w górę. Im bardziej ciągniecie palce, tym bardziej następuje zgięcie w nadgarstku i rozciągają się mięśnie przedramienia. Wdech i wydech. Jak się czujecie? Mam nadzieję, że wszystko ok. Jesteście gotowi na następne ćwiczenia. Kto nie? Znajdźcie swoje możliwości. Pamiętajcie, pracujemy do czasu, kiedy kontrolujemy mięśnie. Jeżeli są zmęczone, to będzie kompensacja. Więc lepiej przerwać ćwiczenia, zrobić przerwę, wrócić za chwilę lub zrobić sesję tylko do pewnej części. Wdech i wydech. Świetnie. Kto jeszcze ze mną? Wracamy do pozycji deski. Żeby się prawidłowo ustawić, to dłonie mamy na blokach. Ramiona wyciągnięte przed sobą, tak jak pozycja dziecka. I pozycja deski. Możecie na kolanach, chociaż myślę, że teraz to przy tych ćwiczeniach zaawansowanych to każdy już da radę na prostych nogach. Jeśli nie, to możecie zrobić kilka powtórzeń na kolanach i kilka powtórzeń z jedną lub z oboma nogami ugiętymi. Wdech na blokach, wydech na podłodze. Pilnujcie ustawienia głowy, nie opuszczamy głowy. Patrzymy na przestrzeń między blokami. Trzymamy. 10, 9, tyle ile możecie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pozycja dziecka. Wracamy do pozycji z blokami na wysokości naszych barków. Znowu mogą być wyżej, mogą być niżej. Wyżej teraz będzie wersja trudniejsza. Unosimy biodra i teraz uginamy łokcie. Czyli nie opuszczamy bioder, tylko biodra opuszczają się, ponieważ uginamy łokcie. Wdech i wydech. Pilnujcie, aby łokcie, kiedy je uginacie, były skierowane do tyłu. Nie na zewnątrz, nie na boki, tylko do tyłu. Wdech, uginamy łokcie, wydech, prostujemy. Wdech i wydech do góry. Świetnie. Kto może do 4 powtórzenia? 4. 3. 2. 1. Trzymamy. 10. 9. 8. 7. 6.
5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Zmieniam pozycję. Pozycja dziecka znowu. Bloki ustawimy. Znowu za sobą. Jeżeli macie matę, to dolne narożniki. Pozycja dziecki. I znowu z wdechem na bloku, z wydechem po środku. Wdech i wydech. Pracuję mięśni pośladków, pracuję mięśni brzucha, głowa w linii z kręgosłupem. Kto może, to 4 powtórzenia. 4, 3, 2, 1. Pies głową w dół, maszerujemy. Z wdechem obie stopy na bloku, z wydechem na podłodze. Wdech i wydech. W dalszym ciągu pracuję ramiona, ale już teraz bardziej skupiam się na ich rozciągnięciu. Wdech i wydech. Jeszcze 4 powtórzenia, kto może. 4, 3, 2, 1. Super. Zmienimy pozycję w leżeniu na plecach. Trzymam bloki razem między naszymi dłońmi. Teraz z wdechem opuszczamy do momentu, kiedy łokcie są wyprostowane i nie unosimy klatki piersiowej, nie zmieniamy ustawienia naszego odcinka lędźwiowego. Tu chcemy, żeby odcinek lędźwiowy był jak najbardziej przybliżony do podłogi lub w ogóle całkiem na podłodze przyklejony. Wszystko zależy od tego, jak jest wasza krzywizna kręgosłupa i jak mocno są mięśnie brzucha, czyli z wdechem wysoko do góry z wyciągniętymi ramionami i wydech na wysokość barków. Wdech i wydech. Przy wydechu możecie jeszcze bardziej uaktywniać mięśnie brzucha, dociągając odcinek lędźwiowy do podłogi i ściągając mięśnie brzucha w stronę kręgosłupa. Wdech i wydech. Jeszcze 4 powtórzenia. 4, 3, 2, 1. Teraz trzymamy po jednym bloku w dłoniach i na zewnątrz, uginając łokcie. Znowu łokcie jak najbliżej podłogi. Wdech i wydech. To już nie na siłę, tylko na mobilność naszych stawów. I już rozciągamy też mięśnie. Wdech i wydech. Jeszcze 4 powtórzenia, kto może? 4, 3, 2, 1. Świetnie. Teraz mamy dłonie skierowane do przodu i znowu z wdechem do góry, nie zmieniając ustawienia naszego odcinka lędźwiowego. Wdech i wydech. Poczujcie, jak rozciągacie mięśnie ramion
jak rozciągacie, wyciągacie kręgosłup i wydech, ściągacie mięśnie brzucha. Wdech, rozciągamy górną część ciała, z wydechem pracujemy mięśnie brzucha. Ostatnie cztery, kto jeszcze ze mną? Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Świetnie, zmienimy pozycję. Na czworakach, dłonie na szerokość barków. Kolana na szerokość bioder. I teraz prawe ramię jak najbardziej wyciągamy do przodu. To jest nasza pozycja wyjściowa, wdech. I przy wydechu uginamy lewy łokieć i klatkę piersiowa w dół. Tak jak do pozycji dziecka. Wdech i wydech. Czujcie, jak rozciągacie. Jeżeli macie wyciągnięte prawe ramię jak ja, to rozciągamy prawą stronę ramię, bok mięśnie klatki piersiowej. Ale również odcinek lędźwiowy i pośladki. Nie opuszczajcie, nie ciągnijcie głowy. Ruch jest przez ugięcie bioder i ciągnięcie barku w dół, prawy bark. Wdech i wydech. Znajdźcie wygodną pozycję, czy to wyżej, czy niżej. Teraz trzymamy ją przez kilka oddechów. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zmieniamy stronę. Wdech i wydech. Wdech, pozycja wyjściowa, wydech. Do przodu i w dół. Jeżeli poczujecie, że jedna strona jest bardziej rozciągnięta, druga mniej, to zróbcie więcej powtórzeń na stronę, która wymaga więcej czasu, żeby ją rozciągnąć. Jeszcze cztery. Cztery. Trzy. Dwa. I trzymamy w komfortowej dla siebie pozycji. Oddychamy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. To wszystko na dzisiaj. Piątka za dzisiejsze ćwiczenia. Mam nadzieję, że podobały Wam się te ćwiczenia, także czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze komentarze. Cieszę się, że jest ich coraz więcej. Bardzo, bardzo się z tego cieszę, bo to jest dla mnie w zasadzie jedyna taka największa motywacja do tego, aby kontynuować moją pracę na YouTubie, na kanale. Dziękuję wszystkim, którzy dołączyli do programu. Wspieram fitness bez ściemy. Serduszko dla Was, bo dzięki temu mogę zająć się tym na co dzień, po prostu jako moja praca. Ale również dla algorytmu YouTube'a jest informacja, że ludzie wspierają finansowo, więc taki kanał musi mieć treści wartościowe i takie odcinki są promowane i udostępniane szerszej grupie publiczności. Życzę Wam wszystkim miłego weekendu. Miłego tygodnia i widzimy się za tydzień z nowymi ćwiczeniami. Trzymajcie się.